Sekundę, nie jest. Jeszcze? Dobrze, dobrze, dobrze. Radio to radio, bez kamer. Panowie operatorzy, tak? Jak będziecie gotowi, to dajcie sygnał. Wszyscy gotowi. Dzisiaj zjawiłem się w Sejmie na galerii, żeby zobaczyć tę chwilę, jak poseł sprawozdawca powiedział, to jest właściwie historyczny moment. To nie znaczy, że jest to moment, z którego możemy się cieszyć. Chciałem zobaczyć twarze tych, którzy po raz kolejny złamali konstytucję, złamali i dobre obyczaje, i fundamentalne zasady demokracji ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed ludźmi, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. I najlepszą odpowiedzią na to, co dzisiaj się tutaj stało i co jest rzeczywiście jednym z najdramatyczniejszych momentów naszej polskiej demokracji po roku 89. Tą odpowiedzią będzie marsz 4 marca. Było 100 powodów, czerwca, było 100 powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest 101 powód, równie poważny jak poprzednie. Także jeszcze raz wszystkich zapraszam. Chciałbym, żeby cała Polska zobaczyła, że nie ma zgody Polaków na likwidację polskiej demokracji, o którą całe pokolenia walczyły z taką determinacją. Panie przewodniczący, dlaczego się pan boi tej komisji? Panie przewodniczący, dlaczego się pan boi tej komisji? Mamy strategię na tę komisję. Jeśli pytacie państwo o strach, widzieliście dzisiaj tchórzy, którzy głosują za komisję, która ma wyeliminować ich najgroźniejszego przeciwnika. Naszą odpowiedzią będzie odwaga. Nasza i obywateli. Zobaczycie państwo, że ci, którzy dzisiaj zagłosowali za złamaniem konstytucji, będą tego bardzo, bardzo żałowali. Dziękuję.